dzisiejszym wydaniu Kroniki proponujemy Europejskie Dni Dziedzictwa bez publiczności. Konferencja informacyjna dotycząca realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Po raz pierwszy w tym roku Starostwo Powiatowe z inicjatywy pełniącego obowiązki dyrektora zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu Emiliana Niemca zorganizowało w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi i zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu interesujące pokazy i prezentacje. Znajdujemy się w Muzeum w Sielpi i w ramach Dni Dziedzictwa, Dni Europejskich, pan dyrektor Instytucji Samorządowej Kultury w Maleńcu wymyślił te dzisiejsze spotkanie. Proszę nam tutaj szerzej opowiedzieć, o co tutaj chodzi w tym przedsięwzięciu. Dziękuję panie redaktorze. No, to spotkanie, można powiedzieć, wymyśliłem z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, panie redaktorze. To już 19. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Natomiast w tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa są obchodzone pod hasłem kamieni milowych. Jeżeli jest takie hasło kamienie milowe, to znajdujemy się właśnie przed urządzeniem. Kamieniem milowym metalurgii. To ten piec pudlingowy, który tutaj jest zrekonstruowany przez studentów i naukowców Politechniki Częstochowskiej, był kamieniem milowym metalurgii w kolejnym procesie rozwoju procesu wytwarzania żelaza i przeróbki tego żelaza. Następnym takim kamieniem milowym, który zobaczymy dzisiaj nieco później, jest maleniec. To też kamień milowy w zakresie przeróbki plastycznej metali. W związku z tym doskonale te dzisiejsze dni, obchody tego dni, wpisujemy się w ogólne hasła, jakie przyświecają tym dniom. Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających sielpiańskie muzeum jest pieczołowicie odrestaurowany i przywrócony do dawnej sprawności piec pudlingowy z pierwszej połowy XIX wieku. Panie profesorze, rekonstrukcja tego i uruchomienie tutaj tego pieca, przy którym stoimy, trwała wiele, wiele lat. Pan ze studentami tutaj od dawna przyjeżdżał. Proszę przypomnieć nam troszeczkę historię. Pierwszy raz znaleźliśmy się w Sielpi w 1967 roku, także rzeczywiście historia jest długa. Sama rekonstrukcja pieca nie trwała tak długo. Długo trwały przygotowania, natomiast budową urządzenia zajęliśmy się w 2003 roku. 2003 to było przygotowanie projektu ostateczne i zestawienie materiałowe, a od 2004 roku do 2009 trwała sama budowa. Ta współpraca trwa wiele lat z muzeum. Jest właścicielem tego muzeum, jakby jest Muzeum Techniki w Warszawie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Warszawa was poszukała i namówiła do tego, żebyście się państwo tutaj, czyli wykładowcy, nauczyciele, akademicy i studenci, zajęli tutaj tą placówką? Tak, no to było dawno temu, w 1967 roku w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, tak to się wtedy nazywało, czyli w dzisiejszym Ministerstwie Hutnictwa, moglibyśmy tak nazwać, powstała taka inicjatywa, aby zespoły studenckie zaangażować do spraw ochrony zabytków. Powstały trzy takie zespoły Politechniki Częstochowskiej. W 1967 roku już pierwszy obóz się odbył. Politechniki Śląskiej w Katowicach, która przejęła Maleniec w 1969 roku. I w 1971 roku Akademia Górniczo-Hutnicza przejęła Słupienowo. I przyjeżdżacie tu państwo, czyli wykładowcy, nauczyciele wraz ze studentami każdego roku w wakacje letnie. I proszę powiedzieć, co tu jeszcze jest do zrobienia? Co jeszcze tu należy zrobić, poprawić, zrekonstruować? Oprócz tego pieca. Każdego roku z drobnymi przerwami. W tej 40-kilkuletniej historii były przerwy. Tak, jest tutaj jeszcze sporo do zrobienia. Jeśli chodzi o piec uruchomiony, pracuje. Trzeba opracować technologię wytopu, której na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy. Jest do zrekonstruowania od stanu zerowego, od projektu młot pudlingowy do przerobu tego żelaza. Jest w ciągłym remoncie to olbrzymie koło wodne i to jest robota na wiele lat, jako że nasze możliwości remontowe są niewielkie.
w dalszej perspektywie jest do rekonstrukcji cała, przynajmniej jedna linia walcownicza. Także roboty jest bardzo dużo. Konserwacja, poza tym konserwacja uruchomionych maszyn, które tutaj nie pracowały. Szkoda tylko, że poza grupką studentów, pomysłodawcą przedsięwzięcia i dziennikarzami nie było publiczności. Ale za to na drugiej części obchodów w zakładzie w Maleńcu, gdzie odbył się debiut poetycki niepełnosprawnego Wojciecha Stefańczyka i wernisaż wystawy rzeźby i rysunku Agnieszki Ciszewskiej, publiczność dopisała. Należy mieć nadzieję, że przyszłoroczne obchody będą już lepiej zorganizowane i przyciągną większą liczbę uczestników. Krakowska firma Unia, świadcząca usługi dotyczące marketingu i promocji, która wygrała przetarg, zorganizowała konferencję informacyjną dotyczącą realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie. W konferencji oprócz burmistrza Cichockiego, dyrektora przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Dariusza Jędrzejczyka oraz radnych i sołtysów uczestniczył także zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach Andrzej Zoch. Natomiast mimo wcześniejszych uzgodnień i zapowiedzi nie pojawiła się wicewojewoda świętokrzyska i wicestarosta konecki. Po przywitaniu wszystkich obecnych przez przedstawiciela Unii zaprezentowany został film promujący projekt. Po promocji głos zabrał prezes Andrzej Zoch. Następnie burmistrz Michał Cichocki odczytał informację na temat genezy i znaczenia projektu dla miasta i gminy Końskie. Multimedialną prezentację dotyczącą przygotowania projektu do realizacji przedstawił wraz z komentarzem prezes Dariusz Jędrzejczyk. Natomiast prezentację dotyczącą realizacji projektu wraz z zakresem rzeczowym kierownik JRP Ryszard Szczegielniak. Konferencja byłaby chyba jeszcze bardziej pożyteczna i spełniająca założone cele, gdyby nie zrezygnowano z dyskusji, która zresztą była zapisana w jej programie. Trochę także dziwi nieobecność na konferencji byłego burmistrza Krzysztofa Obratańskiego. Panie prezesie, przed chwilą zakończyła się konferencja. Konferencja, która poświęcona była realizacji tego jednego z największych projektów w województwie dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie. Było sporo gości, był wiceszef, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Chciałem pana zapytać o taką rzecz. Czy te cele, które pan se założył tutaj na tej dzisiejszej konferencji, czy one zostały zrealizowane? Czy pan jest zadowolony z przebiegu i z finału tego dzisiejszego spotkania? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Ta konferencja została zrealizowana w ramach promocji projektu. Takie działania mamy wpisane w warunkach umowy. Czyli jeśli chcemy realizować umowę o dofinansowanie, jeden z nich, z tych warunków, mówi również o promocji projektu. Są specjalne przepisy, które mówią o tym, czy wytyczne raczej, które mówią o tym, jak taka promocja powinna przebiegać, i właśnie ta konferencja to jest jedno z działań, które odpowiada i tym wytycznym, i warunkom umowy. Chodzi nam o to, żeby informować w jak możliwie jak najszerszym gronie, w różnych środowiskach, o zarówno o tym, że taki projekt jest, myślę, że to już wszyscy chyba słyszeli o nim, również o zakresie tego projektu i cały czas podkreślamy, że ten projekt naprawdę jest duży i co powoduje określony stopień komplikacji. Mam nadzieję, że tutaj na tych prezentacjach, również w wypowiedziach wykonawców to było widać, udało nam się pokazać potrzebę przeprowadzenia mnóstwa różnych działań w różnych kierunkach, przez różne osoby, konieczność współpracy z różnymi instytucjami, z różnymi urzędami i również z mieszkańcami. I ja tutaj, panie redaktorze, będę i pana prosił, zresztą to już nieraz robiliśmy, żeby szczególnie właśnie, nie powiem promować, ale wiedzę o projekcie rozpowszechniać, to jest dobre słowo, rozpowszechniać wśród mieszkańców. I myślę, że taka konferencja to jest jedno właśnie z takich działań. Panie prezesie, przed chwilą zakończyła się konferencja na temat chyba największego w województwie projektu realizowanego ze środków unijnych uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie. Proszę powiedzieć, z punktu widzenia pana firmy, jak realizacja tego projektu przebiega i czy jesteście państwo z tego zadowoleni? Małe takie sprostowanie. Największy projekt to robią wodociągi kieleckie, gdzie instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz. My jako Wojewódzki Fundusz
rządu rzeczywiście wdrażamy największy projekt, jeden z największych w skali kraju. Jest to projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Końskich. Projekt na wartość 245 milionów złotych, z tym, że dotacja jest w granicach 120 i ponad 120 milionów złotych. Projekt jest realizowany znakomicie. Ja mówię, mimo zmian kadrowych jest ciągłość po prostu projektu. My jako instytucja wdrażająca jesteśmy w każdej godzinie, o każdej porze dnia i nocy, jak to się mówi, do dyspozycji, aby środki, które zostały jakby no zagwarantowane w umowie podpisanej, zostały właśnie w mieście Końskich dla dobra społeczeństwa, jak i mieszkańców całego gminy i powiatu. W ostatnich tygodniach czy miesiącach było troszeczkę zamieszania związanego z przyłączami. Co prawda wykonanie przyłącz jest poza tym projektem, ale ono zostało wpisane do załączników do uchwały podjętej przez Radę Miejską 2 lata temu. I były pewne perturbacje, ponieważ nie określono kwoty tej dobrowolnej wpłaty. Znaczy szły informacje do mieszkańców takie, że to będzie 5 tysięcy, może 10, może 2 tysiące. I tutaj no, nawet niektórzy się obawiali, że są pewne zagrożenia dotyczące realizacji tego projektu i że ten efekt ekologiczny może nie być uzyskany. Rzeczywiście taki problem tutaj zaistniał, ale nie, to nie jest problem tylko Koński. Ten problem po prostu funkcjonuje w skali całego kraju. Ministerstwo zauważyło ten problem i prosiło nas, aby rozpoznać do końca sierpnia, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o podłączenia. A więc jakby poprosiliśmy służby spółki, aby się zorientowały w terenie i odwiedzały i pukały do mieszkańców i tłumaczyły, że no jest to bardzo ważny problem, aby te środki, które są zawarte w umowie, zostały właśnie w Końskich dla dobra mieszkańców. Ja tutaj mogę tylko poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, że to, co robi pan burmistrz, to, co robi spółka, to, co robią pracownicy, robią w dobrym interesie po prostu mieszkańców miasta Końskich. Nie wiem, czy pan prezes jest zorientowany, to będzie już ostatnie moje pytanie do pana dziś skierowane. Są głosy mieszkańców z miejscowości Rogów i Dyszów, że tam wykonawca, robiąc te wykopy, piasek przewiózł i wysypał na teren Starorzecza, który jest chroniony, i czy to również nie zagraża tutaj bezpieczeństwu realizacji tego projektu i czy to, mają obawy, jest zgodne z przepisami prawa? Ja myślę, że takie sprawy powinny być uregulowane tutaj wewnątrz, między relacja spółka a wykonawca. To miało miejsce chyba w ubiegłym roku, tak mi się wydaje, na początku tego roku, także myślę, że problem został zażegnany i jakbym się nie chciał odnosić do tego, ale myślę, że sprawa spółki, wykonawcy i ewentualnie tego terenu, który został w jakiś sposób tam przysypany, zostało uregulowane. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo, dziękuję bardzo.